dzisiaj tańczyłaś? Kraków i Rzeszów. Na czym te tańce polegają? Na zabawie. Zabawie? Dziękuję tutaj, Paweł. I na pracy w zespole. To jest taniec z 8 parami. I każdy musi pięknie tańczyć, każdy musi się uśmiechać i każdy musi się bawić po prostu. Jestem Natalia, pozdrawiam zespołu Orlenta i dołączcie do nas! Hej, cześć, mam na imię Paweł Pleśniak, jestem z zespołu Orlenta w Londynie. Dzisiaj tańczyliśmy nie tylko tańce krakowskie, ale także tańce rzeszowskie w stroju, jaki jestem teraz. Orlenta to jest zespół z 1963 roku i akurat w ostatnim roku robiliśmy koncert jubileuszowy 40-lecia naszego zespołu. Mój ulubiony taniec to Mazury i właśnie podziwiam tych, szczególnie z Karolinki i z Mazura, którzy mogą tak tańczyć ładnie. Jarek Sudzi się tutaj kłania, zespół Mazury. I dzisiaj będziemy tańczyć taniec Odbiarek i Szajerek. Oho! Przepraszam, proszę się odsunąć. Chodzę ja. I moja panna. Mieliśmy występ naszej małej grupy, młodej grupy, średniej i starszego zespołu. My akurat jesteśmy tutaj w stronę lwowskim, Sztajerka tańczyliśmy. Tańczyliśmy też Oberka i w naszym zespole jest 120 osób. Tańczymy na imieniu w Londynie. Zja Donimirska, zespół Mazury. A ja Aluś Piotruszewski z Mazury, Londyn. Jestem ze zespołu Mazury. Tańczyłam od 6 lat. Uwielbiam tańczyć i będę tańczyła Sztajerka. Zespół zaczął w 1949 roku i bardzo uwielbiam tańczyć.
sobą, ze sobą. Ja nie chcę tańczyć z tobą. Fari, fari, fara. Poszukam więc innego, 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 do tańca zdolniejszego. Fari, fari, fara. Dwóm tańczyć się zachciało, 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 lecz im się nie udało. Fari, fari, fara. Kłócili się ze sobą, ze sobą, ze sobą. Ja nie chcę tańczyć z tobą. Hejże, trójka do mnie.
ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem dziewczynę, z ulicy znalazłem dom. Znalazłem dziewczynę, co kocham ją. A ja znalazłem pączki! Kto chętny na pączka do przodu? Ale spokojnie. Właśnie zakończyły się drugie już Lebara Days of Poland tutaj w Londynie, tutaj na Porersfield. Atmosfera, jak zresztą można było zobaczyć, niesamowita. Świetna zabawa, dużo tańca, śpiewu, zespoły folklorystyczne i nie tylko. Fajne jedzenie, fajna ekipa, super produkcja. Zapraszam serdecznie już na przyszły rok, kolejne Days of Poland. Marcin Fitch. Dziwny ten świat. Świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak jak nożem. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim.